Byli tam we wtorek. Słuchajcie, warunki pogodowe tragiczne, żeby cokolwiek działać. Staram się tu wyrównać coś trochę mecelakiem, popodrównywać ile się da, tego piachu zebrać na kupę. No i jak się sprawy mają? No słabo. Śniegiem przykryte wszystko. Co mógłbym powiedzieć na temat betonu? Dzwoniłem do betoniarni i niestety w tym tygodniu nie jestem w stanie mi dostarczyć betonu z powodu takiego, że nie mają cementu. Nie wiem o co chodzi, czy dostawy gdzieś się zarąbały, czy coś. Dopiero czekają i ludzie w kolejce czekają, bo też mieli mieć beton, a nie mają. I to się wszystko przyciąga, dlatego pierwszy jaki termin może być to jest wtorek. A słuchajcie, we wtorek to ma tu być pokrywa śnieżna u nas, jeśli prognozy się sprawdzą, więc słabo to widzę. Zaraz jeszcze dzwonił do jednej z betoniarni, tam zajęte było jak dzwoniłem. Czy nie dałoby rady na piątek coś ogarnąć, bo piątek to jest takie jedyne oczko w pogodzie, widziałem, że mogłoby być ok. Więc nie wiem co zrobimy, jak to zrobić, co tu zrobić, ale spróbuję ogarnąć coś na piątek, a jak nie, no to później nie wiem, będzie musiało się wszystko odsunąć aż do Odwilży. No bo jak śnieg będzie padał, pokazuję niedzielę, poniedziałek śnieg, no to nic z tego nie będzie niestety i nic na to ja nie poradzę, więc trzeba się dostosować i tyle. Na razie tu pogrzebię metalakiem, postaram się poogarniać, zobaczymy, ten deszcz ma później przejść, znaczy śnieg ma później przejść w deszcz, a później ma w ogóle przestać, więc jakby przestało, to chociaż trochę bym spróbował podziałać coś, nie wiem, może się uda. Tam trochę w sumie nie podrównałem, teraz wyrównałem tu, a teraz zaraz. Także ja tu działam, trochę podrównam sobie ile mogę ten teren, później jak mróz ciśnie, to zawsze to będzie trochę równiej. A później dalej zobaczymy co to będzie. Jeśli trzeba nie czekać, to trzeba nie czekać. Tam mrozów jakiś wielki nie zapowiadają, maksymalnie minus 4, minus 5, więc tam wątpię, żeby to śmiało mi tu się stać z tym, jeśli nawet bym tego nie wylał. No ale chciałbym wylać, no zobaczymy na ile pogoda pozwoli. No. Na śnieg nie będziemy dać kuziaka przecież, no bez przesady, nie róbmy jaj. Dobra, to ja tu działam i zobaczymy co dzień przyniesie. Okej, u mnie trochę podrównane, wywaliłem tego gruzu, tu trochę jeszcze dowiozę. Chyba dzisiaj pojadę zabrać to co mam do zabrania. Trochę tu dowiozę jeszcze, aby tam podsypać aż do samego końca pod ten piach. No i tyle, no, żeby jakiś tam wjazd był, ale kiedy ten wjazd będzie to nie wiem. Dobra, uciekam. Zobaczymy co dalej będzie. Na razie jest słabo. Słuchajcie, zawiozłem córkę, znaczy odebrałem z przedszkola. Myślałem, że coś podziałam, teraz nawet się przebrałem już tak przeciwdeszczowo, ale jest strasznie, no kurde, nie wiem, poczekam, może przejdzie. Ten moment śnieg zleciał, ciepło się zrobiło z 5 stopni na plusie, jest wiatr do tego i no i jest co jest. Nie mogę się dodzwonić do tej drugiej betoniarni w ogóle, także chyba będzie lipa, chyba że jutro jeszcze zadzwonię, jeśli się okaże, że coś tam podziałam, bo nie wiem co ja dzisiaj tu zrobię, czy w ogóle coś dzisiaj zrobię, także słabo, słabo i jeszcze raz słabo. Okej, słuchajcie, ja wróciłem na trochę. Tak sobie przykrywam tylko to, bo dzisiaj nie będę tego docinał na pewno. Co chwilę deszcz przechodzi, więc nawet nie ma o czym mówić, żeby tutaj wracać. Ile mi jeszcze raz, dwa, cztery sztuki potrzebne jeszcze. I co będę robił? Sprawdzę tylko spadki, czy wszystko się zgadza, czy nic na pewno się nie gdzieś nie klepnąłem. I zaczynam obsypywać to, ubijać dookoła rury. I zaraz pójdę po wodę i będę lał wodę, choć z nieba też się leje ciągle. Ten śnieg to zginął w momencie normalnie. Trochę wiatru przyszło i po wszystkim. Także to będę wszystko teraz zamulał i ubijał. To jest jedyne co mogę dzisiaj zrobić. Chyba ile w ogóle zdążę, już i tak mam godzinę po drugiej. Bo niestety aura jest jaka jest. Jeszcze wygląda na to, że w wanie, kurde mi łożysko poszło, któreś jak wchodzi wał do skrzyni, ta skrzynia trochę tam jest skomplikowana, bo to jest ten 4x4 z tym dołączany, więc nie wiem dokładnie w którym miejscu to łożycho jest, ale mam nadzieję, że to tylko te kurde, które jest przy wałku, przy wale, nie? Że to huczy, a nie tam jakieś inne, nie wiem, bo tam będzie pewnie ciężko znaleźć później, nie wiem jak to będzie wyglądać.
Nie wiem, czy nie będę musiał kupić jakiegoś auta zastępczego na jakiś czas za parę groszy, bo może tak się okazać, że trzeba będzie coś kupić po prostu, żeby można się w ten, bo to nie będzie pewnie robota na dwa dni. Tym bardziej wiecie, jak mechanicy pracują, kurde, że lubię, jak auto postoi, żeby czasem za szybko nie zjechało, więc chociaż mam takiego zaufanego jednego, patrzę tutaj, jak z tymi spadkami, to wygląda ok. Później tu mamy na 60 cm, co my tu mamy? No jakieś 7 mm, coś takiego, 8. Czyli spoko będzie tak naprawdę, z 15 będzie na tym, na tych kulankach. Tu będzie schodzić, jak tu dalej to będzie wyglądało. Tu też jest spoko. Tutaj też ciutki nawet wyżej, ale to nie ma problemu. Też na 1,20 m mamy tutaj jakieś 17 mm, coś takiego. Tak, żeby było ok. Te to kurde na pewno są ok, bo te były nawet trochę wyżej. Więc tu wątpię, żeby coś się zmieniło. Te tu kurde lekko sięga, ledwo sięga. Ta. Tu nawet mamy ciutki za wysoko. Nie wiem, czy to jeszcze siądzie, raczej nie. Ale będzie spoko chyba. I tu też, no i tak sobie przejdę całą tamtą długość, zaraz zobaczymy, co tam się dzieje, ale wydaje mi się, że będzie ok. Przyciągnę tylko węża. No i zasypuję, ubijam, a jutro po prostu będę te kawałki pozostawiam. I tak ja tu nie sądzę, że mnie tu nie wiadomo, ile dzisiaj zasypał, ale zostawię sobie te kawałeczki takie tu przy tych podejściach, żeby jutro mógł tylko wcisnąć sobie co trzeba i tyle. Nie chcę się bawić z tą metrówką dzisiaj naprawdę, bo i tak jutro będę to używał. No i tu też jest ciutki za wysoko, tam nie, tutaj nie dużo co prawda, ale to od wody, więc może tak zostać. No i lecę tu dalej, będę się odzywał. Dobra, ja se tu dosypuję piachu, dobijam tam ile mogę. I tak po całości lecę, tu już mam objechane też. Przelecę sobie to po całości, tak całe, i wtedy dopiero zacznę lać wodę, nie? Tak na pierwszy jakby rzut. Jeszcze wtedy sobie posprawdzam, czy wszystko mi, czy gdzieś coś nie siadło, ale wątpię tam, żeby miało siąść. Wszystko tu tak podobijam, ile mogę. I gdzie więcej miejsca, to sobie jeszcze młotka użyję, którego mam tam. A tu gdzie będzie, tak to wszystko podobija się. Zamuli się wodą, nie ma prawa to siąść. Także takie sprawy, lecę z tym. Słuchajcie, musiałem się zwinąć na chwilę, ponieważ zaczęło tak lać gradem, burza, do tego zagrzmiało z dwa razy porządnie, a teraz zaczęło tak wiać, że nie wiem co. No i wracam, robię dalej swoje. Okej, ja już zamulam sobie to, tak jak przez cały dzień w sumie zamulam, bo zrobione zostało praktycznie nic przez cały dzień, no ale co zrobić. Dokończę tylko to, tutaj objadę sobie do końca z wodą, żeby to zasiadło fajnie wszystko i będę uciekał. I mam nadzieję, że jutro coś się uda więcej podziałać, bo dzisiaj to ten dzień słabiutki. No ale co poradzić, w sumie 1 grudnia zaraz będzie i nie ma co się dziwić, że taka pogoda się zdarza. Choć nie powiem, że nie wolałbym, żeby było inaczej, no ale co zrobić. Co do betoniarni, to nie zadzwoniłem się tam, jutro będę jeszcze próbował, może uda się coś na piątek, ale wątpię szczerze, no bo jeśli nie odbierają, to znaczy, że chyba jakiś powód tego jest. No i co zrobić, tam do szefa jeszcze zadzwoniłem, tej całej kompanii, mówi, żeby dzwonić do dziewczyn, z nimi to ustalać, no ale dziewczyny nie odbierają, nie wiem czemu tak jest, czy to z powodu tego, że po prostu już tyle mają zamówień na ten beton, że nie odbierają po prostu, bo wiedzą, że i tak będą musiały powiedzieć, że nie, niestety nie da rady. Tam na Gołębieskiego w Pobierowej dużo leją betonu i tam też tych metrów leci dużo, więc całkiem możliwe, że tam oni to wożą i no i dlatego jest jak jest. No dobra, nic, to ja uciekam. Trzymajcie się tam i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że jutro coś więcej się uda ogarnąć. A to się okaże jutro. To na razie, cześć.